Dziewczyny, czy decyzja o założeniu własnej marki była w Waszym przypadku impulsem, czy świetnie przygotowanym i przemyślanym planem? W ogóle tego nie przemyślałyśmy. Był to impuls. Wspólnie w tym samym czasie u nas to zaskoczyło. Padło pytanie, czy zakładamy firmę? Zakładamy. I przypadkiem wyszło, że robimy biżuterię, bo wcześniej zajmowałyśmy się zupełnie czymś innym. Malwi projektowała architekturę, ja specjalizowałam się w projektowaniu elektroniki AGD RTV, więc obie zmieniłyśmy zupełnie sferę zainteresowań i skalę projektową. Ale oczywiście nie porzucając tego, co dotychczas robiłyśmy, tylko można to powiedzieć, że wzbogaciłyśmy swoje umiejętności i dodałyśmy do swoich umiejętności dodatkową dziedzinę i nową skalę. Wcześniej nie miałyśmy do czynienia z biżuterią, obydwie się interesowałyśmy modą, lubiłyśmy ją, ale nigdy wcześniej nie sądziłam, że zostanę projektantem biżuterii. Nie bałyście się, że prowadzenie wspólnego biznesu może negatywnie wpłynąć na wasze relacje? W ogóle. Nie bałyśmy się, ale w ogóle tego nie rozpatrywałyśmy w takich aspektach, czy wyjdzie, nie wyjdzie, czy my się będziemy dogadywały. Przed założeniem marki zrobiłyśmy parę projektów wspólnie, właśnie związanych z wzornictwem. Dogadywałyśmy się dobrze podczas pracy. Mam wrażenie, że my w ogóle odbieramy na tych samych falach do tego stopnia, że ja czasami nie wiem, czy to, co tutaj widzimy, to wymyśliła Malwi, czy to wymyśliłam ja. Tak, bo właściwie zawsze tą sferę projektową odbywamy wspólnie. Nawet jeżeli którejś coś przyjdzie do głowy i wymyśli jakiś wzór, to szybko to konsultujemy, często wzbogacamy o dodatkowe myśli projektowe drugiej strony, no i robimy taką burzę mózgów i wtedy powstają nasze pomysły, nasze produkty. A co do tych konfliktów, to przed założeniem marki znałyśmy się 2 lata. I od momentu poznania nawet nie pokłóciłyśmy się na tej płaszczyźnie koleżeńskiej, przyjacielskiej. Nie miałyśmy żadnego takiego konfliktu. Tak, i w sumie bardzo sobie to cenimy, że na te 3 lata współpracy, prowadzenia marki 3 lata, właściwie ani razu nie miałyśmy konfliktu, ani kłótni. Także bardzo sobie to cenimy i cieszymy się, bo znamy doświadczenia różnych zespołów projektowych, różnych marek, które się rozstawały i szły w różne strony, albo nie potrafiły się dogadać na jakiejś płaszczyźnie. Nam się to dotychczas udawało i mamy nadzieję, że będzie się nadal udawało. Czy macie? A jeśli tak, to jak wygląda u Was podział obowiązków? Czyli obie projektujemy, obie wiemy i decydujemy o tym, jak chcemy, żeby nasza marka wyglądała na zewnątrz. Ale tak wyszło w trakcie, że ja bardziej zajmuję się social media, Facebookiem, planowaniem postów, a Malwi przejęła tę bardziej biznesową stronę. Oczywiście każdą rzecz ze sobą konsultujemy, nawet najmniejszą pierdołę, ale tak trochę wygląda ten nasz nieformalny podział obowiązków, że projektowanie zawsze razem, a takie codzienne czynności właśnie jak social media, w których Mania jest bardziej płynna niż ja i sobie lepiej w tym radzi, a ja gdzieś tam kontrahenci, rozmowy, walka na tle biznesowym. No i dzięki temu się uzupełniamy, ale zawsze bardzo, bardzo zwracamy na to uwagę, jakie jest zdanie drugiej strony. Tak jak mówiłam, każdą najmniejszą pierdołę konsultujemy i decyzje podejmujemy wspólnie. Jakie cechy przydatne w prowadzeniu własnej marki cenicie u siebie najbardziej? Oprócz tego, że Malwi jest kreatywna i pomysłowa, to najbardziej mnie cenię to, że jest zdecydowana i stanowcza i ma łatwość w podejmowaniu decyzji, czego często mnie brakuje. U Madzi bardzo cenię kreatywność, pomysłowość, znajomość trendów i tego, co się dzieje dookoła i bardzo też obowiązkowość w wypełnianiu zadań i pilnowaniu tego, by wszystko działało prawidłowo.
Co poradziłybyście innym, którzy chcieliby wystartować z własną marką? Muszą być cierpliwe, wytrwałe, nie poddawać się łatwo, tak, wierzyć w to, co robią, bo jak wejdzie zwątpienie, to nie będą miały siły na tyle, żeby dalej walczyć na tym trudnym rynku. Także przede wszystkim cierpliwość, wytrwałość, tak, i wiara. Od 3 lat prowadzimy markę i miałyśmy momenty zwątpienia. Chciałyśmy skończyć, wrócić do poprzednich zajęć, ale przez to, że tak wierzyłyśmy w nasz produkt, w naszą wizję i w nas, mam wrażenie, że ta cierpliwość w końcu zaowocowała i jest coraz fajniej, coraz lepiej. Czy w prowadzeniu własnej marki potrzebny jest umiar? No, w prowadzeniu marki akurat warto, żeby umiaru nie było, ponieważ te wszystkie działania muszą być bardzo intensywne. Także w prowadzeniu biznesu umiar nie, ale poza tym zdecydowanie tak. Tak, w projektowaniu i w całym naszym w zasadzie sposobie życia poza prowadzeniem marki wyznajemy zasadę minimalizmu i umiaru. Nie znaczy więcej.